Trwa wielka operacja przerzutu Żydów do kraju przodków. Była przygotowywana kilka tygodni przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, podaje Rzeczpospolita. Jak podaje dziennik, główny szlak wiedzie przez Polskę. Inne przez Rumunię, Węgry i w mniejszej skali przez Mołdawię. Centrum dowodzenia znajduje się w hotelu Nowotel w centrum Warszawy, działa tu tymczasowy oddział ambasady izraelskiej, pracują przedstawiciele organizacji, w tym agencji żydowskiej, zajmujące się organizowaniem alibi powrotu do kraju przodków, czyli migracji do Izraela. Pierwszy lot z Warszawy odbył się w poprzedni wtorek. Potem kolejne dwa. Na piątek i sobotę szykujemy następne, powiedział Rzeczpospolitej Szmuel Szpak, główny menedżer operacji przerzutu. Wcześniej przez 4,5 roku szef agencji żydowskiej na Ukrainie ewakuował się z Kijowa wraz z pracownikami ambasady izraelskiej pod koniec lutego. Mieliśmy informację, poinformował, że przygotowania zaczęły się pod koniec stycznia. Na uwagę gazety, że to dużo wcześniej niż Putin zaczął wojnę, odpowiedział: mieliśmy informacje. Szmuel Szpak dodał, że jego organizacja zawczasu przygotowała schronisko przy polskiej granicy koło Lwowa. Tam trafiali ukraińscy Żydzi, których potem kierowano do sąsiednich krajów. W Warszawie, jak czytamy, procedura trwa 3 doby, potwierdzenie przez ambasadę prawa do alibi, wypełnienie koniecznych dokumentów, wydanie wizy i skierowanie na lotnisko. Paszport dostaje się już w Izraelu. Dotychczas z Polski wyleciały, jak mówi Szpak, setki osób. A ma wylecieć kilka tysięcy.